będzie to prosiło się wierzyć. Dziękujemy Ci za nowe życie. Przejmujemy panowanie na tym miejscu. Przejmujemy panowanie na tej wiosce. Przejmujemy panowanie na tym terenie. Ura masima ta kalarasa. 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 Ojcze, my zabezpieczamy to słowo, które będzie uwolnione. Ono trafia prosto w serca. I ono wydaje owoc na tym miejscu. Amen. Amen. We want to have a Kiswahili song so that we welcome the minister of the word. Wacha tupate wimbo ya Kiswahili? Yes, I love to. What? To zaśpiewać piosenkę, że nie, już nie śpiewają, już głośni. We have a word for you. Yes. Yes. Amen. Yes. Be free, please. Yeah. Okay, so yeah. Sit down, please. Kaya Gini. And we will talk to us. Yes. Amen. Ebu karibuni. Karibuni ndani. Karibuni. Yes. Mwacho kusimama nje. Kuna nafasi hapa. Ingieni ndani, kuna nafasi. Ingia tu. Kuna mtu nje? Przyjaciele. Friends. Yes. No. 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 O, żeby się przedstawił. Przedstaw nas i siebie. Yes. Yeah, we'll do that. We'll do przyjaciele, myślę, że to, co o nas powinniście wiedzieć, to to, co już zostało powiedziane, że... Dear friends, what you need to know about us is what we said at the start. Czyli mnataka kujua kwetu ni yale tuliosema mara ja kwanza. Jesteśmy pasjonatami Jezusa. We are passionate about Christ. Wao moyo wako, wao uko kwa Kristo. Całe nasze życie związane jest z Jezusem. Our whole lives are intertwined with Jesus. Maisha yao yote yameunganishwa na Kristo. Każdy dzień, każda myśl, każde słowo, każdy czyn. Every day, every single thought, kila siku, everything we do, every single word. Chochote ambacho wanafanya na hata neno moja tu. I dlatego jesteśmy tutaj. And that's why we're here. Kwa maana wako hapa, ama tuko hapa. Abyście mieli tak samo. So you can have the same. Kwa hivyo nani pia mnaweza kuwa sawa na sisi. Aby każdy dzień. That every single day. Kila siku. Był dniem opartym na wierze w Jezusa. Every single day was based on the faith in Jesus Christ. Kila siku imani imewekwa kwa Yesu Kristo. Thank you. Amen. Przyjaciele. Friends. Marafiki. Kościół jest zbudowany na silnym objawieniu. The church is built on a strong revelation. Okay, kanisa limejengwa kwa msingi wa ufunuo mkubwa. Na objawieniu wiary. Revelation of faith. Ufunuo imani. Że Jezus jest Chrystusem, że Jezus jest Panem. That Jesus is the Christ and the Lord. Jezus ni Kristo, ndiye Kristo na yeye ndiye Bwana. Kościół to żadna organizacja. The church is not an organization. O, kanisa sio muungano tu. Żaden budynek. It's not a building. Sio jengo. Kościół to ci, którzy wierzą realnie Jezusowi. Church is made up of the people who truly believe in Jesus. Kanisa ni watu ambao kwa ukweli wanaamini kwa Kristo. Yes. Uczniowie Jezusa chodzili za nim, widzieli wiele cudów. Christ's disciples were following him and they saw a lot of miracles. Wanafunzi wa Yesu walimfuata na waliona miujiza mingi sana. Ale kiedy Jezus zapytał ich, kim dla ciebie jestem? But when Jesus asked them,
Who am I for you? Na Yesu akauliza, mimi ni nani kwenu? Nie byli pewni. They were not sure. Hawakuwa na habari. Widzieli znaki i cuda. They saw all the miracles. Waliona miujiza yote. Ale na poziomie ich serca. But on the in their hearts. Lakini ndani ya mioyo yao. Jezus nie zajmował jeszcze odpowiedniego miejsca. Jesus was not in the right place. Yesu hakuwa mahali panapofaa. Jezus nie chciał, żeby znali tylko jego cuda. Jesus didn't want for them to only know his miracles. Yesu hakutaka kwamba wamjue tu kwa miujiza peke yake, hapana. Jezus chciał, aby zrozumieli. Jesus wanted that they would understand. Jezus alitaka wafahamu, że on musi być realnym panem ich życia. That Jesus needs to be a true Lord of their lives. Kwamba Yesu angekuwa ni Bwana ukweli wa maisha yao. Że muszą być od niego zależni. That they have to be dependent on him. Lazima tu wamtegemee peke yake. Kiedy Piotr odpowiedział Jezusowi. When Peter answered. Wakati Petero alijibu. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. You are Christ, the Son of the living God. A wewe ni Chrystus, Mwana wa Mungu aliye hai. Jezus odpowiedział mu bardzo ważną rzecz. Jesus replied something very important. Jezus alijibu jambo lingine muhimu sana. Na tym objawieniu, że to ja jestem Chrystusem. On this revelation that I'm the Christ. Kwa ufunuo huu kwamba yeye ndiye Kristo. Zbuduje swój kościół. I will build my church. Nitajenga kanisa langu. I bramy piekieł nie przemogą kościoła. And the gates of hell will not prevail it. Na malango ya kuzimu hayatanawiri juu. Amen. Co to oznacza w praktyce? What does it mean in real life? Hiyo kwa maisha kamili inamaanisha nini? Że kościół to ludzie wiary. It means that the church is people of faith. Inamaanisha kanisa ni watu wa imani. Amen. Jeśli będzie kościół, który ma 10 tysięcy ludzi. Even if it's a church of 10,000 people, hata kama ni kanisa la watu 10,000, ale ludzie nie będą znali osobiście Jezusa. But people will not personally know Christ. Lakini watu kibinafsi hawatakuwa wamejua Kristo. Nie będą wierzyli w każde jego słowo. They're not going to believe in his every single word. Hawatakuwa namwamini kwa kila neno moja kutoka kwake. To się będzie tylko nazywało kościół, ale to nie będzie kościół. It's going to be called the church, but it's not going to be the church. Okay, itaitwa tu kanisa, lakini sio kanisa kwa halisi. Wierzę, że to jest pytanie do części z was. I believe this is a question to some of you. Najua hili ndilo swali kwa wengine wenu. Kim dla ciebie indywidualnie jest Jezus? Who for you personally is Jesus Christ? Kwako wewe kibinafsi, Yesu Kristo ni nani? Kiedy wstajesz rano? When you get up first thing in the morning. Unapoamka kitu cha kwanza asubuhi. Czy masz świadomość, że należysz do niego? Are you aware that you belong to him? Je, unabari wewe ni wa Kristo? Co jest dla ciebie ważniejsze? What's most important for you? Ni nini muhimu sana kwako? Okoliczności, które widzisz? Your circumstances? Hali yako? Czy jego słowo, które on powiedział? All his word that he said. Ama neno lake alilolisema. Wiara jest bardzo praktyczna. Faith is really very practical. Okay, imani ni dhahiri, ni wazi. I wiara jest osobista. Faith is very personal. Okay, imani ni ya kibinafsi. Nie mogę położyć na każdego z was rąk i powiedzieć wam, żebyście wierzyli, jeśli nie będziecie tego chcieli. I can't put my hands on you and make you believe if you do not want that. Okay, siwezi nikaweka mikono yangu juu yako nikufanye uamini kama hutaki kuamini. Jezus powiedział: ja jestem stwórcą i dokończycielem wiary. Jesus said, I'm the initiator and the finisher of faith. Yesu akasema yeye ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Amen. I każdy z was musi indywidualnie sobie odpowiedzieć. And every single one of you needs to answer this question personally. Na kwa hivyo kati yetu kila mmoja anahitaji kujibu hili swali. Na czym budujecie swoje bezpieczeństwo? On what are you building your security? Okay, umejenga wapi ulinzi wako? Wszyscy wokół będą pokazywali wam trudne okoliczności w waszym kraju.
everyone around you is going to be telling you about difficult circumstances in your country. Okay, kila mmoja kando na atakuwa nakueleza hali ngumu kuhusu nchi yako. Diabeł będzie chciał koncentrować wasze oczy na tym, czego nie macie. The devil will want to direct your eyesight on everything you don't have. Okay, kila wakati shetani atajaribu kuelekeza macho yako kwa mambo yenye huna. Sure. Znacie historię Gedeona? Do you know the story of Gideon? Mnaelewa habari hii ya Gideoni? Gedeon, kiedy Midianczycy najeżdżali, chował się w piwnicy. When the Midians were coming, Waamidi walipokuwa wanakuja, he was hiding. Alikuwa anajificha. In a chimney. Chimney. Basement. In a basement. Alikuwa amejificha kwenye pango. Przyzwyczaił się do tego, że obcy najeżdżają i okradają. He was used to it that the foreigners were coming and stealing from him. Okay, walikuwa wamezoea kwamba wakati unaokuja wangekuja na kuwaibia. Dał się oszukać diabłu, że jest słaby i nic nie może. He allowed the devil to trick him to believe that he is weak and that he can't do anything. Aliruhusu shetani akamdanganya kwamba yeye ni mnyonge hawezi chochote. Kiedy on siedział tak. When he was sitting like that in a basement. Wakati alikuwa amejikunja kule kwenye pango, przyszedł do niego anioł. An angel came to him. Malaika alikuja kumtembelea. I powiedział: wstań, synu waleczny. And he said, get up, son of a fighting son. Okay, akamwambia simama, kijana shujaa. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi. If you gave your life to Christ. Ukipeana maisha yako kwa Kristo. Podnieście ręce kto oddał swoje życie Jezusowi. Who lift your hands up, the people who gave their lives to Christ. Kama uko hapa na ulipeana maisha yako kwa Kristo, nyosha mkono wako juu. Kama umeokoka. Wy, którzy podnieśliście ręce, wy, którzy spotkaliście go osobiście. I'm speaking to those who met Christ personally. Okay, naongea na wale waliopokea Yesu Kristo. Od chwili, kiedy oddałeś mu swoje życie. From the moment you gave Jesus your life. Kutokea na wakati ulipeana maisha yako kwa Kristo. W swoim duchu jesteś zjednoczony z nim. In your spirit, you're one with God. Okay, katika roho wewe ni mmoja pamoja na Mungu. Nie ma różnicy między twoim duchem a Duchem Świętym. There's no difference between your spirit and the Holy Spirit. Okay, hakuna tofauti kati ya nafsi yako na Roho Mtakatifu. Apostol Paweł powiedział. Apostle Paul said. Mtume Paulo anasema. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I do not, it's not me that lives, but Christ in me. Sio yeye anaishi, bali Kristo anaishi ndani mwake. Kto z was w to wierzy? Who of you believes in this? Okay, kati yenu ni wakina nani pia wanaamini ni jinsi hiyo? Jest bardzo ważne, co to dla was oznacza na co dzień. It's very important to understand what it means for you every day. Okay, ni muhimu sana kujua inamaanisha nini kwako kila siku. To nie jest religijny frazes. It's not some state religious statement. Okay, sio neno tu. Jeśli wierzę w to słowo. If I believe in this word. Napoamini kwa neno hili. To każdego dnia, kiedy wstaję. It means that every single day when I get up. Okay, inamaanisha kila siku ninapoamka. Kiedy stawiam krok. When I make my first step in the morning. Ninapotoa hatua ya kwanza asubuhi. To wiem, że ten krok stawia Chrystus. I know that is the Christ himself who is making that step. Najua hatua zangu ni Kristo mwenyewe anaongoza. Amen. It's very important. Ni muhimu. Chrystus. Hallelujah. It's very important to Christ. Kiedy Jezus po zmartwychwstaniu, zanim wstąpił do nieba. Just before Jesus went to heaven. Kabla Yesu ajaenda mbinguni. Powiedział uczniom. He said to his disciples. Aliambia wanafunzi wake. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was. You will receive the power of the Holy Spirit when he descends on you. Kwamba mtapokea nguvu za Roho Mtakatifu anapotua juu yenu. We wszystkich kościołach, we wszystkich religijnych miejscach o tym się mówi, teoretycznie.
They talk about it in every single church. Eh, wanaongea kuhusu hii kwa kila kanisa. In theory. Katika hali ya kawaida. Ale co to oznacza? What does it mean? Inamaanisha nini? Co tak naprawdę powiedział Jezus? What exactly did Jesus say? Okay, Jezus alisema nini kwa uhakika? Że kiedy weźmiesz przez wiarę Ducha Świętego. He said, then when through faith you receive the Holy Spirit. Akasema kwamba kwa imani unapokea Roho Mtakatifu. Siła Boga. The power of God. Nguvu za Mungu. Moc Boga. The power of God, the strength of God. Okay, uwezo wa Mungu. Jego zdolność. His ability. Nguvu zake na uweza wake. Jego możliwości. All God's possibilities. Uweza wote wa Mungu. Są tu. Są w tobie. Inside of you. Iko ndani mwako. Nie na zewnątrz. Not on the outside. Hakuna mali pengine. Nie są zależne od kogoś gdzieś tam. They are not dependent on someone somewhere. Okay, okay, hazijamilikiwa na mtu yeyote peke yake mahali. One są już w was, w waszych duchach. They are already inside of you, in your spirit. Okay, tayari ziko ndani mwako, ndani mwa nafsi yako. Do you believe in that? Yes. Unaamini hiyo? Do you believe? Unaamini hiyo? Do you believe in that? Unaamini hiyo? God's power inside you. Nguvu za Mungu ndani mwako. Say this. Say this. I have God's power inside me. Sema nina nguvu za Mungu ndani mwangu. Nguvu za Mungu ndani yangu. Amen. And you? Na wewe mama? Sema una nguvu za Mungu ndani mwako. Do you believe it? Niko na nguvu ndani ya moyo wangu. Unaamini? Naamini. Yes. Duchy religijne. Religious spirits. Maroho ya kidini, które są po całym świecie. They are around the world. Ziko duniani. Tylko inaczej się przebierają. They wear different clothes. Okay, hizi roho ziko tofauti tofauti. Będą wam mówić, że nic nie macie. They're gonna tell you you have nothing. Zinaczy kuweza kuambia una chochote. Że musicie siedzieć i mieć nadzieję. That you have to sit and have hope. Okay, kwamba kaje tu na unakuwa na matumaini. Że Bóg coś kiedyś dla was zrobi. That God one day is gonna do something for you. But eti kwamba siku moja Mungu atakufanyia tu kitu. Mm-hmm. Ale to nieprawda. That's not the truth. Hiyo si ukweli. Bo on zrobił 2000 lat temu. Because 2000 years ago he's already done everything. Kwa sababu miaka 2000 zilizopita tayari alikwishafanya. Amen. Słowo Boże mówi wyraźnie. The word of God says very clearly. Neno la Mungu nasema wazi. Że w Jezusie Chrystusie Bóg that in Christ Jesus. Kwamba ndani mwa Kristo Bóg dał wam wszystko, co jest wam potrzebne do życia i do pobożności. That God gave you everything that you need. Kwamba Mungu alitupa kila kitu tunachokihitaji. In life and godliness. Katika maisha na uungu ndani mwetu. I teraz zobaczcie, wszyscy wokół mówią. And then look around, everyone says. Angalia kila pahali, kila mtu, kila mmoja nasema. Potrzebujecie kogoś z zewnątrz, żeby przyjechał i wam pomógł. You need someone from the outside to come and help you. Kwamba unahitaji mtu kutoka nje ya kuja kukusaidie. I to jest kłamstwo. That's a lie. Ni uongo. Mm-hmm. Yeah. Bo wy wszystko macie w sobie. Because you have everything on the inside of you. Kwa sababu una kila kitu ndani mwako. A my jesteśmy tu między innymi po to. And we are here for this purpose. Na hii ndio sababu tuko hapa. Aby to udrożnić was. To open this up in you. Ili kwamba tukafungue jambo hili ndani mwako. Haleluya. Abyście potrafili wierzyć. So you can believe. Kwamba ukaamini. O wszystko, co macie w Jezusie. About everything that you've got in Christ Jesus. Kwamba una kila kitu unacho ndani mwa Kristo. Kto z was tego chce? Who wants this? Nani anataka hii? Who wants? It's a question. Okay. Let them answer. Okay. Who wants to kati yenu? Opened up to this. Okay, ni nani anataka fungue moyo wake ili uwezo huu ambao uko nao udhihirike kwako wazi. Haleluya. Nani anataka hapa? Przyjaciele, to jest pytanie, które kieruje do was Bóg. This is a question. From God to them, to every single person. Okay, ili ni swali kutoka kwa Mungu wa kila mmoja yetu. Hallelujah. Czy tego chcecie? Do you really want this? Je, mnataka hii? Yes. Hallelujah. Czy decydujecie się tak żyć? Are you deciding to live like this? Je, mnaamua leo kuishi jinsi hiyo? Amen. Wierzyć Jezusowi? Believe Christ? Amini Kristo?
a nie oczekiwać na ruch z zewnątrz. And not wait for the circumstances from the outside. Kwa hivyo singoje matukio, vitukio kutokezea nje. Do tego bardzo potrzebne jest i ważne. It's very important. Ni muhimu. Wasza osobista relacja z Bogiem. To achieve this, the most important thing is your own relationship with God. Ni muhimu kupokea hii kama umeweka umemaanisha kwa uhusiano wako na Mungu. Do kościoła nie przychodzimy po to, żeby brać. To church, we do not go to take. Okay, kanisani hatuendi kuchukua. Tylko dawać to z siebie to, z czym żyjemy z Bogiem na co dzień. But we come to church to give to everyone else what we live, this the thing that we live with every single day. Okay, tunapokuja kanisani sisi tunaohudumu tunakuja kupeana kile ambacho tunaishi kwaye. Amen. Moja wiara jest zasilana moją osobistą relacją z Bogiem. My faith, imani yangu, is powered by, inapata nguvu kwa, my own relationship with God. Uhusiano wangu na Mungu. Każdego dnia. Every single day. Kila siku. Amen. Nawet kiedy jesteśmy tutaj u was w Kenii. Even when we're here in Kenya. Hata tukiwa hapa Kenya. I mamy napięty czas. And we have a really tight schedule. Na tuna mipangilio ambayo imeshikamana. Nigdy nie zrezygnuję z tego. I will never change. Sitabadilisha. Aby spędzić czas z Bogiem na osobności. I will never stop having my own individual time with God. Okay, sitawacha kuwa na wakati wangu pekee na Mungu. Kto mnie tego nauczył? Who taught me this? Kto dał mi ten przykład? Nani fundisha hii? Who gave me that example? Mungu, nani alinipa mfano huu? Jezus nauczał, robił znaki i cuda. Jesus was teaching. He was making miracles. Yesu alikuwa anafundisha na alikuwa anafanya miujiza. Ale nigdy nie zaniedbał relacji z Ojcem. But he never relinquished his relationship with God. Hallelujah. Okay, alikuwa anatenda miujiza lakini uhusiano wake na Mungu hakuacha. Amen. Kiedy miał napięty dzień. Even when he had a really tight schedule. Hata wakati alikuwa na mipangilio imeshikamana. W nocy szedł na górę się modlić. In the middle of the night, he was going on top of the mountain to pray. Katikati ya usiku alikuwa anaenda mlimani kuomba. Amen. Codzienna relacja z Bogiem. Every single day to have a relationship with God. Kila siku kuwa na uhusiano na Mungu. Powinna być fundamentem życia każdego wierzącego człowieka. It needs to be the foundational thing in every single life. Mungu anahitaji kuwa msingi wa kila kitu kwa maisha ya Mkristo. Przyjaciele, to bardzo ważna rzecz. This is a very important thing. Ni muhimu sana. Żebyśmy zrozumieli, kufahamu, że nasza wiara, wasza wiara, kwamba imani yetu na imani jenu jest walutą na tej ziemi. Ndiyo fedha ya kutumia duniani hii. Hallelujah. Imani yako ndiyo pesa unatumia. Si unatumia pesa kununua kila kitu. So imani yako ndiyo pesa unatumia. Amen. Jeśli chcecie zmian w waszym kraju, if you want changes in your country, tunapohitaji mabadiliko kwa nchi yetu, to wyście musicie zmienić. Then you have to change. Lazima tubadilike. Po pierwsze musicie uwierzyć, że możecie. First of all, you need to believe that you can. Ja kwanza lazima uamini kwamba unaweza. A po drugie powiedzieć, że decyduje się tak wierzyć. So you need to believe that you're able. Lazima uamini kwamba unaweza. And secondly, you need to make a decision that you're going to follow this. Mara pili unahitaji kuchukua uamuzi kwamba utafuata hiyo. Kiedy zbudujecie swoje życie. When you build your life. Unapojenga maisha yako. To wasze życie. Your own lives. Kwa maisha yako mwenyewe. To w jaki sposób żyjecie. How you live. Jinsi unavyoishi. Będzie świadectwem dla innych w waszym kraju. It's going to be a testimony for other people in your country. Itakuwa ni ushuhuda kwa watu wengine kwa nchi yako. Itoto odda chwałę Bogu. And that's going to glorify God. Na itamtukuza Mungu. Ito podniesie życie innych. And that's going to help lift other people up. Na itafanya ukainua watu wengine juu. W wielu krajach jest takie przekonanie. In a lot of countries, there's a belief. Mataifa mengi kuna kuamini kwamba, że przebudzenie się rozpocznie, jak przyjedzie z zagranicy ktoś.
That revival will start when someone comes from abroad. Kwamba uvivu utakuja kama mtu ametoka ngambo. To jest nieprawda. Sio ukweli. My możemy was coś tchnąć. We can impart something on your life. Okay, unaweza kuwapatanisha kitu ndani ya maisha yenu. Ale to wy tu żyjecie. But you live here. Lakini unapo na nim naishi hapa. Macie tego samego Ducha Świętego co my. You have the same Holy Spirit as us. Okay, tunaye Roho Mtakatifu sawa jinsi walivyo naye. Tą samą siłę. You have the same power. Mna nguvu sawa. I tą samą zdolność Jego. And the same ability. Na uweza sawa. I wy musicie uwierzyć, zdecydować, czy wierzycie. You need to believe. Unahitaji kuamini. And you need to decide if you want to believe and if you're going to believe. Okay, na wewe mwenyewe unachukua uamuzi kama unataka kuamini au usiamini. To jest proste. It's very simple. Ni rahisi. Nie ma znaczenia wasze wykształcenie czy pochodzenie. Your education, your background doesn't matter. Okay, elimu yako ama msingi wako wa kuzaliwa haijalishi. Bo ci, którzy uwierzyli, because those who believe, kwa sababu wale wanaoamini, dostali łaskę. They received grace. Walimpokea Kristo. Nikt z nas na nią nie zasłużył. None of us deserves it. Okay, atukufaa yani. Ale każdy, kto uwierzył, ją dostał. But every believer received grace. Na kila muumini alimpokea Kristo. I jedną z części tej łaski jest to, one of the parts of this grace. Okay, na sehemu na neema hii jest to, że posiadacie w sobie Bożą zdolność. That you have inside of you all the ability of God. Okay, unaye uweza wa Mungu ndani mwako. Uweza wote wa Mungu ndani mwako unayo. Musicie też wiedzieć. You need to know. Unahitaji kujua. Że Bóg to jest ten, który daje chcenie i daje wykonanie. That God gives you the desire and the fulfillment. Okay, Mungu anakupa tamanio, alafu ukamilisho. Jeśli jesteś osobą, która nie ma żadnego chcenia, ale może myśli o tym. Maybe if you are a person that doesn't have any desires, but you're thinking about it. Kama pengine una hiyo tamanio, lakini unafikiria kuwa nayo. Możesz pomodlić się do Niego tak. You can pray to God like this. Unaweza omba kwa Mungu hivi. Zrodź we mnie to pragnienie. Give birth of the right desire inside of me. Okay, zalisha tamanio njema ndani mwangu. Ty decydujesz. You decide. Unaamua. Nie możesz narzekać, że tego nie masz. You can't complain that you don't have it. Uwezi ukanungunika kwamba una. Bo masz język i moc. Because you've got the tongue and the power. Ani kwa sababu una ulimi na nguvu. I możesz ustanowić to. And you can decide and proclaim it. Na unaweza ukaamua na ukaidai. A jeśli masz pewne pragnienie w sobie. But if you have certain desires inside of you. Lakini ukiwa na utamanio na mambo mengine ndani mwako. Musisz uwierzyć, że On daje Jego wykonanie. You have to start to believe that God gives you the fulfillment. Okay, unahitaji kuamini kwamba Mungu kupatia ukamilisho wa mahitaji yako. Przyjaciele, dam wam konkretny przykład, który mówiłem też wczoraj. I'll give you an example that I was talking about yesterday. Okay, atupatia mfano ambao ulikuwa unatumia jana. Być może ktoś z was, który mieszka w tej wiosce. Maybe there's someone who lives in this village. Huenda kwa kijiji hiki kuna mmoja anaishi. I spędza czas z Bogiem. And he's having regular meetings and regular time with God. Okay, huwa na mikutano ya kila wakati na wakati kila wakati na Mungu. Po swoich modlitwach. After prayers. Baada ya maombi. Wychodzi z takim pragnieniem, takim przekonaniem. He feels a desire and a conviction. Okay, ana hiyo hisia na pia uamuzi wa kindani. Że chce mieć tu dużą fabrykę. He wants to open a big factory. Kwamba nataka kafungue kiwanda kikubwa maeneo haya. Kiedy wracasz po modlitwie, to jest takie żywe. When you come back from the prayer, it feels really alive. Okay, wakati unatoka kwa maombi inaonekana kwamba iko ndio. Ale później przychodzą okoliczności. But later on you look at your circumstances. Lakini baadaye unaangalia hali yako.
I wydaje ci się, nie mam pieniędzy. And it seems like you haven't got anything. Okay, na inaonekana kwamba hujapata kitu. Yaani ulienda kwa maombi kufunga na kuomba, unataka factory. Ukitoka huko unatumaini kwamba unaenda kupata. Lakini baada ya muda mfupi naona, kweli sina uwezo wa factory. Jak ja to zrobię? To niemożliwe. How am I gonna do this? It's impossible. Okay, nitafanyaje? Haiwezekani. Ale jak myślicie? Kto dał wam to pragnienie? But what do you think? Who gave you that desire? Okay, no unafikiriaje? Nani alikupa ile tamanio? A słowo mówi, on daje nam chcenie i wykonanie. But the word of God says he gives you the desire and the conviction and the fulfillment. Okay, Biblia nasema yeye ukupatia tamanio na pia uwezo ukamilishaji wa matumaini uliyonayo. I w tej sytuacji okazuje się. And in those circumstances. Na hali hizo. Czyralnie wierzysz Jezusowi. Okay, and this is how you're gonna know whether you truly have faith in Christ. Even you believe him. Even ndivyo utakuja jua kama ni ukweli unamwamini Kristo. Jeśli obłożysz to pragnienie wiarą. Because if you apply your faith to this conviction. Kwa hivyo unapochanganya tamanio la moyo wako na imani, dziękując, że już to masz. Thanking God that you already have it. Okay, kushukuru Mungu kwamba tayari unayo. To będzie twoje. It's going to belong to you. Okay, itakuwa yako. Przyjaciele, bardzo ważna rzecz. Something really important. Kitu muhimu? W wielu miejscach, in a lot of places, na świecie, around the world, sehemu mingi duniani kote, naucza się ludzi nie wiary, a nadziei. People are taught hope, but not faith. Okay, watu ufundishwa kuhusu matumaini, lakini sio imani. Ale Jezus powiedział, sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. But Jesus said, just will live from faith. Na Yesu kasema, wenye haki wataishi kwa imani. Amen. Kiedy więc modlisz się do Niego? So when you pray, wakati unaomba, nie oczekuj, że może coś się kiedyś wydarzy. Don't hope and wait that maybe one day something will happen. Okay, usikuwa tu na matumaini kwamba siku moja kitu kitatendeka. Tylko podziękuj, że już to masz. But thank God that you already have it. Lakini shukuru Mungu kwamba tayari unayo. Wiara jest dzisiaj. Faith is today. Imani ni leo. Czego chcesz, bracie, w swoim życiu? Brother, what do you want in your life? Unataka nini, ndugu yangu, kwa maisha yako? Mungu anibariki. God to bless him. Żeby go Bóg błogosławił. W jaki sposób? How? Jak chcesz być? Exactly. What does he want? Nataka Mungu anibariki niwe mtu mkubwa. He wants to be blessed to be a big person. Big person. Yes. What does it mean? Why? Why do you want be big pastor? So that I can help other people. Czy wierzysz, że on jest, że jesteś błogosławiony od momentu, kiedy narodziłeś się na nowo poprzez krzyż Golgoty? Do you believe that you're blessed when you were born again? Yes. Uliamini kwamba ulibarikiwa wakati ulikuwa umeokoka? Yes. Alafu sasa tena naomba Mungu akubariki. Yaani swali ni hivi. Can I explain? Swali ni hivi. Wakati aliokoka, sawa. Anaulizwa wakati aliokoka. Aliamini kwamba Mungu amembariki. Lakini leo anasema Mungu nibariki. Sasa swali, wakati aliokoka, aliamini Mungu amembariki? Kama aliamini, kwa nini leo anasema Mungu nibariki tena? Hiyo ni swali. Przyjaciele, powtórzę jeszcze raz. Friends, I'm going to repeat one more time. Okay, nitarudia tena, marafiki. Wiara jest bardzo praktyczna. Faith is very practical. Okay, imani ni dhahiri, ni wazi. Jeśli o matendo yale. O coś się modlisz, bądź w tym konkretny. When you pray about something, be very precise. Unapoomba kuhusu jambo, maanisha penyewe. Lenga. Yeah. Jeśli będziesz się modlił w ten sposób. Boże, daj mi dużo pieniędzy. Okay. If you're praying those really general prayers like God, give me lots of money. Okay, wakati unaomba kwa mfano, Mungu nipe pesa. To możesz się zdziwić, że ta modlitwa nie działa. It's not going to be a surprise because it's not going to work. Okay, utashangazwa kwa maana haitafanya kazi. Wiesz dlaczego? Do you know why? Unajua kwa nini? Bo nie wierzysz, że już masz. Because you don't believe that you already have. Kwa sababu huamini kwamba tayari una pesa.
swoją wiarą, through your faith, kwa imani, sięgacie po te rzeczy, które są wasze. You reach for the things that are already yours. Okay, kwa imani unafikia mambo ambayo tayari ni yako. Ściągacie je i ustanawiacie. You proclaim them and you pull them to you. Unayadai na unayaleta kwako. On powiedział, o cokolwiek byście się modlili z wiarą. He said that whatever you ask for with faith. Amesema kwamba chochote unacho taka kwa imani. Tylko wierzcie, że już otrzymaliście. Believe that you already have. Amini kwamba tayari unayo. A spełni się wam. Już otrzymaliście. And you will receive it. Na utapokea. I to jest ta wiadomość, którą chcę was dzisiaj zostawić. And that's the information I want to leave with you. Na hiyo ndio habari ningependa niwaachilie. Amen. Amen.